Nowa seria wydawnicza Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu poświęcona jest historii najnowszej Dolnego Śląska. Przez 45 lat Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa działały ramię w ramię z radzieckimi służbami bezpieczeństwa. Tematem naszych książek będzie historia gospodarcza, historia społeczna, historia religii, mniejszości w Polsce. Nie o wszystkim, co działo się w Polsce, decydowały władze w Moskwie. Czy po II wojnie światowej mamy do czynienia z rozwojem Dolnego Śląska, czy z upadkiem Dolnego Śląska? Ze skutkami działań aparatu bezpieczeństwa mamy do czynienia do dnia dzisiejszego. Zapraszamy do lektury. Seria dostępna od września tego roku we wszystkich księgarniach.